Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drozd152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj będziemy tutaj zwiedzać zamek w starym obozie, który już nie istnieje. Cóż, jest jak jest, bywa. Ogólnie rzecz biorąc, całkiem ciekawa rzecz, trochę smutne to jest wszystko. Tam zostawiłam kuferki, ale zrobiłam to w sumie trochę specjalnie, bo miałam problemy delikatne. Ja potrzebuję łóżka, żeby się przekimać. Tutaj jest Parsival i ja mam z nim w ogóle porozmawiać. Wynoś się stąd! Ale widzę, że on nie chce ze mną rozmawiać, bo właśnie przeszkodziłam w spanku. No! Wynoś się! Czy ja mogę się gdzieś kimnąć, gdzie nie ma ludzi? Wynoś się! Wszędzie wszyscy śpią, Chryste, panie. Dobra. To może się kimniemy gdzieś na zewnątrz? Chyba, że to jest specjalny zabieg właśnie, że ja nie mogę spać, ale kojarzy mi się, że chodziłam tutaj, jak było widno. Jest 3:54, w teorii będzie świt zaraz. Ale ja bym wolała się jednak przespać. Oddaj łóżko. Śpimy do rana. I teraz możemy zacząć w ogóle cokolwiek robić. Ach, ta górnicza dolina. I tak nic nie zmienisz. Czyli już wiem, że jak będę chciała się dostać do tamtych miejsc, to muszę się przekradać. I tutaj chyba mogę wejść. Tutaj chyba jest Milton, o ile mi się dobrze kojarzy. Gdzieś. Jest runa i to jest chyba runa teleportacyjna tutaj. Jak najbardziej. Jest kuferek do otwarcia. Musimy się tym zająć. Nie wiem, czy dzisiaj dam radę zrobić ekspedycję. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Zauważyłam, że tutaj bardzo rzadko zdarzają się skrzynie, gdzie są pod rząd jakieś rzeczy. Jak stoję z tymi wytrychami? 6 wytrychów. Dobra, muszę trochę ostrożniej tym zarządzać. Na szczęście mamy tutaj runę, więc to jest ten plus. Nie potrzebuję jeszcze więcej. A to jest chyba Miltenik. Gdzieś? A właśnie, te pulpity to ja mogę czytać? O, pozwoliłem sobie trochę się tutaj urządzić. Kto by pomyślał, że pewnego dnia będę jedynym magiem w obozie? Nie powiem, żeby cieszył mnie powrót tutaj. Prawdę mówiąc, mam ochotę jak najszybciej stąd uciec. Ta cała wyprawa skazana jest na porażkę. Wczoraj wyruszyli górnicy, zabrali ze sobą Diego. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten cwaniak przy pierwszej okazji dał nogę. Jakoś nie wyobrażam go sobie z kilofem w ręku. Cóż, wykorzystam wolny czas na zgłębienie tajników alchemii, Milton. Czyli mamy tutaj swoisty pamiętnik Miltona. No spokojnie, ogarniemy wszystko. Tutaj może być tego więcej. A, tu jest mapka i możemy się przyjrzeć teraz, jak to wszystko wygląda. No, troszeczkę się pozmieniało. Bo ja aktualnie mapy żadnej nie mam. Chyba. A no tak, mamy przecież mapkę od Garonda, dobra. Czyli mamy mapę. Wydawało mi się, że nie mam. Tu jest Milton. Witaj. Kogo ja widzę? To nasz bohater zza bariery. Miło cię znowu widzieć, Miltonie. A ty ciągle tutaj, czy znowu tutaj? Znowu. Po upadku bariery wróciłem do klasztoru magów ognia. Ale gdy paladyni postanowili zejść do doliny, moje doświadczenie i znajomość terenu okazały się bardzo przydatne. Dlatego Najwyższa Rada wysłała mnie tutaj jako magiczne wsparcie dla całej ekspedycji. Pamiętasz jeszcze Gorna, Diego i Lestera? Oczywiście, że ich pamiętam. Cóż, Gorn i Diego daleko nie zaszli. Zostali schwytani w dolinie przez paladynów. Tylko Lesterowi udało się prysnąć, chociaż nie wiem, gdzie się teraz podziewa. Spotkałem Lestera. Jest u Xardasa. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. Cóż, nie mam dla ciebie żadnych dobrych wieści. Jak się mają sprawy? Paladyni przybyli tutaj, żeby zgromadzić jak najwięcej magicznej rudy. Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię, śmiem wątpić, czy im się to uda. Nie, Nainosa. Wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś bardzo złego. Ponura moc wypełnia całą dolinę. Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa.
Jeśli to przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym szczęściu. W ogóle powiem wam, że nie wiem dlaczego, ale jak grałam sobie w Noc Kruka, to nie czułam tak dużej korelacji Gotika 1 z Gotikiem 2, a teraz jak od razu poszłam do Górniczej Doliny i jakoś tak chodzę sobie po tych miejscach, to jakoś tak bardziej robię to z takim uczuciem. Może to kwestia tego, że w sumie niedawno przechodziłam na przykład Mroczne Tajemnice na kanale, czy chociażby sama sobie później grałam w Mroczne Tajemnice, jednak to jest to samo miejsce i jednak przechodziło się wtedy fabułę podstawowego Gotika. No i po prostu teraz czuję taką korelację, bo jak grałam w Noc Kruka, to bardziej przyćmiło mi to wszystko, właśnie te zadania związane z tymi zaginionymi ludźmi i chociażby właśnie z Jarkendarem. I nie czułam tego tak, że to jest kontynuacja Gotika 1. W sensie nie umiem tego wytłumaczyć, ale takie mam swoje własne spostrzeżenie. No i co? I możemy jeszcze popytać o zgromadzoną rudę i w ogóle pogadać z Miltenem, bo to dosyć istotne kwestie. Ile rudy zgromadziliście do tej pory? Ile rudy? Ani bryłki! Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych wieści od górników. Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. A na domiar złego jesteśmy atakowani przez smoki i hordę orków. Ta wyprawa to jedno wielkie niepowodzenie. Kurczę no. Gdzie są teraz Gorn i Diego? Cóż, Gorn siedzi w tutejszym lochu za stawianie oporu paladynom. Diego został przydzielony do grupy górników. Porozmawiaj z paladynem imieniem Parsival. To on dobierał ludzi. To już dostaliśmy taką informację. Czym się tutaj zajmujesz? Miałem sprawdzać czystość zgromadzonej rudy, ale na to przyjdzie mi chyba jeszcze poczekać. Chwilowo bawię się w alchemika. Chodźmy uwolnić Gorna. To nie takie proste. Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia Garond wyznaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu Gorn odzyska wolność. Tak, to możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział. Okej, czyli musimy sami się tym zająć, w porządku. Czy ty, Milten, się obrazisz, jeżeli ja sobie tą mazurkę wezmę? Możliwe, że nie. Nie, nie obrażasz się. To dobrze. To ja sobie to pozabieram. To jest otwarte. Parę sztuk złota też się przyda. Z tego co kojarzę, za wykupienie Gorna było w Nocy Kruka jakieś 1000 chyba sztuk złota. Czy mniej. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Nie wiem, bo jeszcze w Gotiku 3 go wykupujemy. To jest w ogóle też żart. No, tu są jeszcze kuferki. Nigdy tego nie otworzę. No jasne. Musimy znowu się zapisywać i wczytywać. Czy ktoś tutaj ma do sprzedania wytrychy? Dobre pytanie. I myślę, czy teraz chodzić po tym zamku. Lewo, prawo. Naprawdę? Oczywiście i tak musiałam złamać wytrych. Pozwólcie, że się wczytam, bo aż żart. Żeby na dwuczłonową skrzynię złamać. Lewo, prawo. Ktoś wyciągał broń przed chwilą. Może nie będę wnikała? Dobra, to co? Może porozmawiamy z Percivalem w takim razie. Nie wiem, czy można być tego pewnym. Tutaj też ktoś jeszcze jest, rycerz. No przecież wiadomo o tym od dawna. Tutaj dobudowali wieżę. Tu jest jeszcze Dobar. Hej, ty! Czego? Możesz zrobić dla mnie broń? Nie mam na to czasu. Ja tylko kuję broń, a Parlaf ją ostrzy. Wydawaniem oręża zajmuje się Tandor. Jak praca? Zajmuję się kuciem oręża dla zamkowych rycerzy. Odkąd się tu znaleźliśmy, wciąż produkuję nową broń. Będzie nam potrzebna. Pokażemy tym przeklętym orkom, jak smakuje stal naszych mieczy. Ej, Parlaf, pamiętaj, żeby dobrze naostrzyć te miecze. Tacy orkowie potrafią być naprawdę twardzi. Dobra, to chyba byłoby na tyle. Ty ostrzysz, ej, tak? Ty. Hej, co u ciebie? A jak ci się wydaje? Całe dnie spędzam przy toczydle, ostrząc broń. Wczoraj Engor znów zmniejszył nam racje żywnościowe. Jak tak dalej pójdzie, pozdychamy z głodu.
Chyba że wcześniej powybijają nas orkowie. Tak czy siak, niemiła perspektywa. Mhm. Kim jest Engor? Engor zarządza zapasami i przydziela racje żywnościowe. Co tydzień mniejsze. Jasne, można się z nim potargować, ale do tego trzeba mieć gotówkę. A ciebie na to nie stać? Z tego, co tu zarabiam, starcza najwyżej na kilka rzep. No to słuchaj, przykro mi. Gdzie znajdę tego Engora? Jest w komnatach rycerzy. Dostaniesz się tam przez najbliższe otwarte przejście obok kuźni. Okej. Co słychać? Ten cholerny Engor chce nas chyba zagłodzić! Mi się kojarzy, że było jakieś zadanie, żeby mu zanieść jedzonko. Tu jest Tandor. Udało ci się przedostać przez przełęcz? Doskonale! Straciliśmy tam już zbyt wielu dobrych ludzi. Wiem, jak tam jest. Przez krótki czas towarzyszyłem oddziałom zwiadowczym. Masz jakąś broń? Jeśli potrzebujesz dobrej broni, to świetnie trafiłeś. Co się stało z oddziałem? Prowadziliśmy zwiad w terenie. Chcieliśmy przedostać się na wybrzeże. Nasz obóz rozbiliśmy w jaskini. Było już późno, kiedy pojawili się orkowie. Zeszli po stoku jak lawina, oświetlając sobie drogę pochodniami i waląc w bębny. Próbowaliśmy uciekać, ale udało się tylko mnie. Wkrótce po tym wydarzeniu orkowie otoczyli się wielką palisadą, my zaś wycofaliśmy się do zamku. Czy tylko mnie ta kwestia kojarzy się z przeróbką o Jeff the Killerze było już puzyno? Bo kurde, dosłownie niektóre słowa to po prostu słowo w słowo. Pokaż, co masz na sprzedaż. Nie wiem. Jezu, ale ty masz leszczyńskie bronie. Dlaczego nikt w ogóle nie sprzedaje broni dwuręcznych? Ja się czuję taka teraz wyobcowana. Goblinie jagody za 250. Przecież to są grosze. Tu jest Karolot, on chyba może nas czegoś uczyć. Jest też knecht, ale knechci nam nic nie dadzą. Szkolisz ludzi? Tak, jeśli będziemy musieli odeprzeć atak orków lub nawet gorzej smoków, to przyda się każda pomoc. Nie, to już nic. Możesz mnie też czegoś nauczyć? Pewnie. Wyszkolę każdego dobrego człowieka. Jeśli chcesz tu przetrwać, to poza talentem będziesz potrzebował dobrej broni. Zapytaj rycerza Tandora. On się tobą zajmie. No niestety nie ma nic dla mnie, ale może mnie uczyć. Słyszę o tym po raz pierwszy. A co z walką na dystans? O co chodzi? Czy tego też możesz mnie nauczyć? Nie, ale możesz zapytać Udara. To dobry... Nie, to najlepszy kusznik, jakiego znam. Dobra, fajnie. Dziękuję serdecznie. Na razie się nie uczymy, bo i tak nie mam za co się uczyć. Co tych zadań nagle się tyle narobiło? Nie wiem, ale dzisiaj może uwolnimy wreszcie Gorna. W ogóle dzisiaj mam zamiar się zająć typowo zamkiem, bo to jest chyba dobry pomysł. Czy już z tobą mogę więcej porozmawiać? Chyba powinnam. Słyszałem, że jesteś najlepszym kusznikiem w królestwie. Skoro tak mówią, to musi być prawda. Czego chcesz? Naucz mnie, jak strzelać z kuszy. Zjeżdżaj. Dookoła zamku biega dość celów. Poćwicz sobie na nich. Okej. Jak mają się sprawy w zamku? Paru chłopaków ćwiczy. Ale generalnie rzecz biorąc, wszyscy czekamy, aż coś się stanie. Ta niepewność nas dobija. To strategia tych przeklętych orków. Poczekają, aż będziemy mieli nerwy w strzępach. Co jak powiem, że ja jestem najlepsza? Zaraz się dowiem, chyba. Ja jestem najlepszy. Masz rację. No cóż, skoro chcesz się uczyć, to ci pomogę. Chcę się od ciebie uczyć. Dobra. Okej. Czyli odblokowaliśmy możliwość nauki, nie potrzebuję chwilowo. Tu jest chyba zwykły knecht, podejrzewam? Tak. No i jak widzicie, no cały zewnętrzny pierścień nie istnieje. Niestety.
Dobra, tu są knechci, ale ja ich nie potrzebuję. To co, jeszcze Sengrad i możemy iść też do Parsivala i tak dalej. Ty. Czy gdzieś tu można uzupełnić zapasy? Wydawaniem broni zajmuje się Tandor. Pozostałe sprawy to działka ochmistrza Engora. A magiczne przedmioty? Mamy trochę magicznych zwojów. Jeśli będziesz chciał kilka z nich, zgłoś się do mnie. Okej, to może się przydać. Pokaż mi, jakie zwoje oferujesz. Co ty masz? Leczenie średnich, sen, przyzwanie wilka, pięść wichru, błyskawica i bryła lodu i zębate ziele. No dobra. Kto mógłby mnie tu czegoś nauczyć? Pomów z Kerolotem. To on trenuje chłopców w walce mieczem, może i ciebie czegoś nauczy. Dobra, to wiemy już też na luzie. Tutaj pogadane. No cóż, wszystko trzeba oczywiście odhaczyć. Ode mnie tego nie dostał. Tu jest rycerz. To naprawdę nie mój problem. Dobra, i tutaj z tego co kojarzę... jest właśnie Engor. Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Tak. Wspaniale, jestem Engor. Zajmuję się tą ekspedycją. Tylko sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Z drugiej strony, jeśli masz w kieszeniach trochę złota, zawsze jestem gotów ubić jakiś interes. Podobno to ty jesteś odpowiedzialny za rozdzielanie racji. Zgadza się. A co? Może mam cię jeszcze nakarmić? Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić, jak cała reszta. Być może będę mógł pomóc. Pewnie. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. Co jest do zrobienia? Nasze zapasy żywności są niewielkie. Szczególnie potrzeba nam mięsa. Zatem jeśli mógłbyś dostarczyć nam trochę mięsa, surowego lub gotowanego, szynki lub kiełbasy, bylibyśmy ci bardzo wdzięczni. Co ty na to? Pomożesz nam? Nie martw się. Przyniosę ci mięso. 2 tuziny sztuk mięsa pozwoliłyby mi napełnić kilka głodnych brzuchów. Wróć, kiedy już zdobędziesz mięso. A teraz muszę wracać do pracy. Z tego, co mi się kojarzy, to mam. Proszę, przyniosłem ci coś. Przyniosłeś wystarczająco dużo mięsa. To powinno wystarczyć na jakiś czas. Ale nie myśl sobie, że cokolwiek dostaniesz za darmo. Dobra, gościu, pal wroty. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Masz mapę Górniczej Doliny, nie potrzebuję, bo mam. Masz parę eliksirów, siarkę, masz wytrychy. Pozwól, że wezmę wszystkie, bo z nimi jest naprawdę bardzo krucho. I teraz tak, czy ty się obrazisz, jeżeli ja sobie te mleczko zabiorę z półki? Podejrzewam, że dostanę w łeb. Albo i nie. Albo gościu jest ślepcem totalnym. Czepiasz się, czy coś? Chyba nie. Dobra, tutaj chyba wszyscy powstawali, sobie stąd poszli. Moglibyśmy na górze wyczyścić troszeczkę tutaj to miejsce, ale... nie wiem, czy mi się chce na to tracić czas. Chyba niekoniecznie. Tu jest rycerz. Znasz już moje zdanie. Knechci. Tutaj jest Gornu uwięziony, także zaraz się tym zajmiemy. Ale tu jest jeszcze chyba mini zadanko. O, tu jest zamknięte. Czemu nikt mnie nie słucha? W sumie nic dziwnego, żeby się orkowie nie dostali. Tu jest Brutus. Hej, ty! Witam cię. Czym się tu zajmujesz? Szkole chłopaków. Uczę ich, jak wyrobić sobie stalowe mięśnie. Zajmuję się także więźniami. Jestem dla tych bydlaków jak cholerny ojciec. Ale przede wszystkim potrafię zmusić ich do mówienia. Wierz mi, wiem jak każdego skłonić do mówienia. Brzmi strasznie przyjemnie. Ale te zawszone tempaki, których tu teraz mamy, nie mają zbyt wiele do powiedzenia. I nie pozwalają mi zająć się tym Gornem. Możesz mnie przeszkolić? Pewnie. Pomogę ci stać się silniejszym, ale nic za darmo. Ile chcesz? Wychodzisz poza zamek, prawda? Oto moja propozycja. Mój czeladnik Den uciekł podczas ostatniego ataku. Zawsze strasznie łatwo ulegał panice.
Ale nie zwiał z pustymi rękami. Zabrał ze sobą zawartość naszej skarbony. Jakiej skarbony? Mamy skrzynię, w której przechowujemy zgromadzone rzeczy. To była okrągła sumka. W skrzyni znajdowało się 200 sztuk złota i trochę cennej biżuterii. Jeżeli przyniesiesz mi złoto, będziesz mógł zatrzymać biżuterię, a ja cię przeszkolę. Dobra, brzmi fajnie. Wiesz, gdzie skierował się Den? Jak najdalej stąd. Myślę, że mógł udać się w stronę przełęczy. Dziękuję. To bardzo pomocne. No cóż mogę powiedzieć? Nie mam pojęcia, dokąd poszedł. W stronę przełęczy, tak? Ale tam nie widziałam żadnego ciała. Albo ominęłam. Albo uciekał tą stroną inną. Coś nowego? Wszystko jest takie ciche. Nie ma nowych więźniów. Nikogo, kto potrzebuje pomocy w znalezieniu właściwych słów. Szkoda. W sumie mogłabym mu oddać 200 sztuk złota, jeżeli dostanę za to już jakiegoś ekspa teraz. Hej, ty! Mam coś dla ciebie. Znakomicie. Jeśli chcesz, mogę cię szkolić. Okej, no w sumie i tak tą biżuterię zostawimy dla siebie i tak. Dobra, czyli to może tak być w sumie. I to jest zwykły knecht. No to co, została nam sprawa Gorna. Niektóre problemy same się rozwiązują. Kogo pilnujesz? Więźniów. A kogo dokładniej? Kilku skazańców i najemnika Gorna. To twardziel, silny niczym wół. Ledwo obezwładniło go czterech mężczyzn. Czy możesz mnie wpuścić do lochu? Nie, nikt nie wejdzie do lochu. Dotyczy to każdego, ciebie, Miltena i całej reszty. To nie jest knajpa, gdzie można wchodzić i wychodzić, kiedy ci się tylko spodoba. Zapamiętaj to sobie. Kto opowiada takie rzeczy? Nie zrobisz dla mnie wyjątku? Nie wiem, nie. On się tak denerwuje. A jeśli ci zapłacę? Nie. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Czy ty nigdy nie sypiasz? Nie. Dzięki łasce i nosa nie potrzebuję snu. Super. Musiały pojawić się problemy. Czyli chyba musimy iść z tym problemem do Garonda. Jeszcze tego Percivala nie spotkałam, co jest troszeczkę dziwne, wydaje mi się. Mówię to i chyba, że on stoi na miejscu kruka. Mniej więcej. Bardzo możliwa rzecz. Zaraz to sprawdzimy zresztą. Że o tym nie wiesz. Znasz już moje. Nie, ale może stoi przy Garondzie ewentualnie. Nie chcę o tym słuchać. Tak, chyba tutaj nie jest. Nie musisz mi tego mówić. Jest też Orik. Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Na Inosa tak uczynimy! Wybieram się w okolice kopalni. Uważaj, to nie przelewki. Przede wszystkim postaraj się odnaleźć paladynów. Dowodzą trzema grupami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, porozmawiaj z Percivalem. Okej. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Jak wygląda sytuacja? Musisz odnaleźć krety i rudę. Potem zastanowimy się nad drogą odwrotu. Dobra, dzięki za info. Co możesz mi powiedzieć na temat kretów? Zebrałem trzy grupy. Marcos, Fayet i Silvestro. To paladyni nimi dowodzący. Grupa Marcosa skierowała się do starej kopalni, prowadzona przez starego kopacza Grimesa. Dwie pozostałe grupy wyruszyły razem. Jergan, jeden ze zwiadowców, doniósł mi, że rozbili obóz niedaleko Wielkiej Wieży. Mhm. Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień.
Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. Ile jest tych smoków? Nie wiemy dokładnie, ale pewne jest, że więcej niż jeden. To jednak nie wszystko. Cała Górnicza Dolina jest pełna bestii, wspomagających smoki. Nie oszukujmy się. Bez posiłków z zewnątrz nasze szanse na przeżycie są nikłe. Na razie panuje względny spokój. Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak mało rozsądna. Trzymaj się z dala od lasów i unikaj orków. Niech Inos cię prowadzi. Dobra. Z którą grupą kretów poszedł Diego? Diego? Ten skazaniec? Jest w grupie paladyna Sylwestra. Dobra, i to jest mi potrzebne. Rycerz Garond. Chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie odpokutować. Nie mogę go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość. Ale jego wolność będzie cię drogo kosztować. 1000 sztuk złota. To moja cena. To dużo pieniędzy. A Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolno. Spoko. Chcę wykupić Gorna. Dobrze. Idź do Gerolda i powiedz mu, że z mojego rozkazu ma wypuścić więźnia. No i Eluwa, dziękuję bardzo. Teraz możemy iść po niego. Ach, jak zwykle musimy go ratować. Chyba tylko w jedyneczce nie trzeba było. To przecież nic nowego. Bo w sumie nie przypominam sobie. Złóż dokładnie tak, jak mówisz. Uwolnij Gorna. To rozkaz kapitana Garonda. Już przekazano mi taką wiadomość. Proszę, oto klucz. Możesz wejść do środka. Dziękuję bardzo. Mówi się o tym i o tamtym. Skąd ty to znowu masz? Tam ktoś jest. Skazaniec. Dobra decyzja. Mnie i tak nikt nie pyta. Tu jest chyba gornik. Dość tego wylegiwania. Jesteś wolny. Najwyższy czas, żeby ktoś mnie stąd wyciągnął. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to będziesz ty. Dobrze cię znowu widzieć. Garond narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takiego darmozjada. Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego piwa. Chodźmy stąd. Zbrzydła mi ta cela. Czekaj chwilę. Mam tutaj coś, co może ci się przydać. Znalazłem w celi tę zbroję. Jakiś więzień musiał ją tutaj ukryć. Na mnie jest za mała, ale na ciebie powinna pasować. Dzięki. Zobaczymy się u Miltena. Jasna sprawa. Okej, to jest chyba ten sam pancerz, co mam. 45, 45, 5, 5, tak. Czyli mogłam go nie kupować, ale szczerze mówiąc, przydał mi się bardzo. Dopiero bym dostała teraz go. A szczerze, to nie byłoby dla mnie opłacalne, dla mojego życia konkretniej. A, Gorn już tam pobiegł w ogóle beze mnie. Chyba do Miltena. Nie chcę, żeby odczekać. No ale dobrze, no przynajmniej go uwolniliśmy. Pobieg, chłop, w ogóle, po co na mnie czekać? Milten, jesteś na dole? Tak. Słuchaj, dość się już tutaj wynudziłem. Mam wielką ochotę rozejrzeć się trochę poza doliną. Jak się przedostałeś przez przełęcz? Znalazłem ukrytą ścieżkę, która prowadzi przez opuszczoną kopalnię. Świetnie. Zaczekam na właściwą chwilę, a potem dam stąd nogę. W takim razie idź na farmę Onara. Znajdziesz tam Lee i jego chłopców. Na pewno ucieszą się na twój widok. Tak zrobię. Dzięki za cynk. No i super. Jeszcze się spotkamy. Możesz na to liczyć. Hej. Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Zastanówmy się, co dalej. Co zamierzasz dalej robić? Wrócić do klasztoru. Zaczekam tutaj jeszcze trochę, ale skoro Gorn znów jest na wolności, mogę się z nim zabrać. Pyrokar musi koniecznie dowiedzieć się o wszystkim, co się tutaj dzieje. Jak uważasz?
Mam tylko nadzieję, że Lord Hagen właściwie oceni zagrożenie. Wolę nie myśleć, co się stanie, gdy orkowie przekroczą przełęcz. Zatem bezpiecznej podróży. Dobra, czyli co, panowie sobie stąd idą, rozumiem? A my jak stoimy z questami? Kopacze i Ruda. Już tutaj na zamku raczej nic nie zdziałam. Pogadałam ze wszystkimi, z którymi mogłam. Jak stoimy z czasem? Nie wiem. No możemy gdzieś już iść. I teraz pytanko takie. Mam tą mapę. Jakby się tutaj dostać do tych miejsc, to nie wiem. Najprościej by było iść po pierwszą expedition. Tylko jak tutaj wyjść? Niedobrze. Przydałaby się mikstura prędkości. Niestety nie mam takowej. Gdybyśmy sobie kupili jedną... Tutaj chyba ktoś sprzedawał miksturę prędkości, albo mi się tylko wydawało. To mogłoby się okazać naprawdę pomocne. Ty nie. Chyba Edgar? A jak nie, no to mamy trochę problem. No bo na miksturze prędkości to byśmy przebiegli na Eloi bez problemów. Ewentualnie możemy spróbować od tego, od przełęczy na Górniczą Dolinę iść. Hej! Pokaż. Przeteleportować się tak, wy nie macie w ogóle takich rzeczy. Co ja oczekuję? To zróbmy tak, przeteleportujmy się. Okej, jesteśmy tutaj. W porządku. Tędy powinno być wygodniej, biorąc pod uwagę fakt, że pójdziemy po prostu w drugą stronę. Bo pierwsza ekspedycja jest w miejscu, gdzie siedział sobie kiedyś Kavalorn. Także tam na spokojnie byśmy się stąd dostali. Bez jakichś większych kłopotów, problemów. Tu jest ten smoczy zębacz. Ja się w sumie zastanawiam, czy go nie uciukać, bo... Nie szło mi wcale aż tak źle z nim, a mielibyśmy go z głowy i nie zaprzątałby mi twarzy. W sumie ty jesz rycerza. To nie jest jakieś wymagające bardzo. Chociaż mnie dziabnął dwa razy. Święty płomień miał. Ale myślę, że więcej ich nie będę zabijać, biorąc pod uwagę fakt, że oni mają... Można rogi zębacza smoczego wydobywać z nich. Więc wolałabym tutaj nie przesadzać, bo nie umiem tego robić, a mogłoby się to przydać. Co prawda nie będziemy tworzyć ulumulu w tej części, ale... Takie nietypowe rzeczy się przydają. Dobra. Trochę mnie podziabał. No jeszcze ziółko minęłam w nocy. Ach, ten stary obóz, naprawdę serce się kraje, chociaż biorąc pod uwagę inne obozy, to i tak skończył dobrze. Nowy jest cały pokryty śniegiem i lodem. No a sekty to w ogóle jedno wielkie bagno. Także stary obóz przynajmniej jakoś wygląda trochę jak stary obóz. Chociaż nie powiem, widać, że były tutaj smoki, bo wszystko jest po prostu spopielone. Dobra, przydałoby się iść wzdłuż rzeki, tak jak nam mówili wcześniej. Bo to będzie dobry pomysł. Bo tutaj orków przy rzece nie ma. I nie ma też żadnych zębaczy, ani niczego takiego. A ja naprawdę nie potrzebuję takich wrażeń. Także tutaj jest bezpiecznie przy tej linii. Przynajmniej w miarę. No
Niby mieliśmy się nie trzymać głównych ścieżek, ale ta ścieżka nie jest raczej główną ścieżką. Tam są gobliny czarne. Nie mam ochoty się z nimi spoufalać. No ale tutaj są na przykład polne bestie. To nie problem. Dobra. Jest też jakiś zwój. Jest też krwiopijca. Jest trochę orków, ale oni mnie na razie nie atakują, bo nie idziemy typowo taką główną ścieżką, bo jednak idziemy trochę bokiem. Dobra, i po krwiopijcy. No i tutaj jest dopiero jeden ork, ale on nie powinien mnie zauważyć. Tam są też krwiopijce. Raczej jest teraz na spokojnie, tak luźno. Nawet bezpiecznie bym powiedziała. Tutaj jeszcze zresztą też wrócimy, także nie ma co się, wiecie, martwić. Bo w czwartym rozdziale będzie powrót do kolonii. Numer 2. O. Tu jest spalony ścierwojad. Także powinno nam to dać do myślenia. Chociaż nie, w ogóle teraz się doszło do mnie, że się pomyliłam, bo obóz sekty, to szczerze mówiąc, my chyba nie wiemy za bardzo, co się z nim stało, bo on jest, jakby to powiedzieć, no ścieżka do niego jest zastawiona. Bo właśnie tutaj jest ten bagnisty smok, a nie tam. Także troszeczkę się pomyliłam teraz. Słyszę szczura. I to nie jednego. Skąd ty parskasz na mnie? Dobra, zejdź. Chyba nie zejdziesz. Powiem wam, że już czuję, że ta broń dwuręczna... Nie ma czego plądrować. ...jakoś działa w miarę normalnie. Jezu, jak ona się tam bulwersuje, nie wiem, czy wy to widzieliście. No chodź tu. Widzę, że masz problemy egzystencjonalne. Tam jest czarny goblin. To ja akurat podziękuję. Jak my stoimy z czasem? Bo w sumie dotarliśmy do miejsca pierwszej ekspedycji. W sumie jest to moment, w którym powinniśmy też odcinek kończyć. Więc myślę, że zakończymy sobie tutaj i z Markosem porozmawiamy już w kolejnym odcinku. Tak, żeby sobie tę ekspedycję zrobić w jednym, bo podejrzewam, że się zmieścimy. O, nie pamiętam kodu. Niestety. A te niektóre skrzynki mają te same. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Wystarczy. Przynajmniej wytrych mi się zwrócił. Tak, i tu jest pierwsza ekspedycja. Słyszę gdzieś goblina i słyszę topielca. Jakąś niezłą wiksę po prostu. Tam na górze? Możliwe. Nie wiem, nie będę wnikała. Moi drodzy, w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla was już ten film, a w kolejnym zajmiemy się typowo już tymi ekspedycjami. Będziemy sprawdzać te rudę i szukać tych ludzi. I też będziemy mieli pierwsze starcie z pełzaczami, z tego co kojarzę. Także zobaczymy, jak sobie radzę. No za niedługo też nowy poziom, więc myślę, że damy sobie pewnie może w siłę wreszcie, bo tak trochę ją zaniedbałam. Chociaż nie powiem, kusi broń dwuręczna, bo jak już wbijemy 60%, to już naprawdę będzie fajnie. No ale dobra, to się jeszcze okaże. Dzięki wam serdeczne jeszcze raz, do kolejnych filmów. Cześć!